Dziękuję bardzo. Przed nami, no przede mną Mikołajem, bardzo trudne zadanie. Wiemy, w jakiej sytuacji jest Jarocin. Delikatnie mówiąc, może nie najlepszej, ale mamy wiele chęci i zapału, ażeby pracować na rzecz tego miasta. Ja mam dość dużo doświadczenia, jeśli chodzi o edukację. Pracowałam i pracuję wiele lat w szkole. I to nie tylko w Jarocińskim Ogólniaku, pracowałam również w innych placówkach edukacyjnych. Co nieco wiem na temat prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ przez wiele lat prowadziłam również działalność gospodarczą, także mam jakieś pojęcia o takich mechanizmach rynkowych i myślę, że te moje doświadczenia osobiste na pewno będą do tej pracy. Tak jak pan burmistrz powiedział, że dało mi się poznać jako taka osoba bardzo rzetelna. Rzeczywiście taka jestem i będę się starała taka dalej, rzetelna, konsekwentna, no i że tak powiem skrajnie pracowita, tak chciałabym to zagwarantować, że tak właśnie będzie. Dziękuję bardzo za tutaj te nominacje i będę do dyspozycji od natychmiast dla wszystkich mieszkańców Jarocina. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Szanowni państwo, powierzenie tej wysokiej funkcji, jaką jest zastępca burmistrza miasta i gminy Jarocin, to z jednej strony w kontekście osobistym ogromna nobilitacja dla osoby, której to stanowisko zostaje powierzone. Nobilitacja ze względów zawodowych, jak i osobistych, bo ona na pewno zmienia życie, to zawodowe i to osobiste. Gdybym nie był gotowy, nigdy nie podjąłbym się tego działania. Dziś zaczynamy grę zespołową. Oczywiście liderem jest nowy burmistrz, pan Stanisław Matuzalski, z którego faktu cieszy się dużo mieszkańców miasta i gminy Jarocin, bo to oni obdarzyli go dużym zaufaniem społecznym, ale jeszcze większe są oczekiwania. Dzisiaj naszą rolą jest, aby spełnić obietnice wyborcze, aby dokonać pewnych korekt i rozliczeń tego, co w gminie Jarocin przez ostatnie 9 lat działo się niedobrego. Ale dzisiaj chwila uroczysta i o tych sprawach nie chciałbym mówić. My w ramach swojej kompetencji takiej oceny stosownej działów, które zostają nam powierzone, na pewno dokonamy. Jestem przygotowany w zupełności do tego, żeby tak ważną funkcję podjąć. Cieszę się, że następuje połączenie doświadczenia z młodością, bo o tym wiele mówiliśmy. Dzisiaj przykład powołania mojej osoby na zastępcę burmistrza jest przykładem osoby młode, mieszkającej w mieście i gminie Jarocin. Osoby wykształcone, osoby z pewnym dorobkiem samorządowym, społecznym, ale w sile wieku, z charyzmą, z ambicjami, z planami, pomysłami mogą się w tym mieście realizować. Nie muszą wyjeżdżać do większych miast, nie muszą opuszczać Jarocina i swoimi działaniami, swoją dalszą pracą, determinacją chcę udowodnić, że tutaj warto żyć, tutaj warto mieszkać, tutaj warto pracować, bo tutaj się marzenia mogą spełniać. Czyli czuję się komfortowo, kiedy nie...